Oczywiście witam Was w kolejnym odcinku. Zaczynamy tam, gdzie ostatnio, czyli przy naszym super dużym moście, co jest piękne po prostu. Więc może jednak wrócimy do tego Triceratopsa, skoro Diplodok sobie poszedł. A tak swoją drogą nie wiedziałem, że Diplodok to jest mniejsza wersja Bruntozaura. Przynajmniej tak to wygląda tutaj. Okej. Koledzy, chodźcie tu. Tak, dawać. Potrzebujemy mięcho, bo cały czas głodny jestem, no to jest po prostu niemożliwe. A tutaj chodzi takie ładne mięsko. Więc może upolujecie, co? Dobra, weźmiemy sobie, to jest pod piąteczką. Bierzcie go, chłopie, bierzcie go. Okej, okay. Tu jeszcze jest dużo, ale Dilo na razie, nie Dilo, jak one się, bo tu łazi dużo tych, dużo. Gdzie on jest? Dodo, nie Dilo, tylko Dodo. Jest tutaj trochę Dodo na razie nie będę zabijał, one są niegroźne. Kiedyś będzie naprawdę potrzeba mięsa, to sobie z tego skorzystamy. A póki co mamy gwieździstą, ładną, piękną noc. I nasi znowu zostawili jajo. Jak ich nie wysterylizuję, to będę miał ich mnóstwo. Ale to dobrze. Nie będę sterylizował moich dinozaurów. Im więcej ich będę miał, tym lepiej. Ale no, chyba tak szybko nie będę w stanie zwiększać zagrody, której nawet jeszcze nie mam. Jak tak te jajka będą szybko wychodziły. Dobra, chowamy tą dzidę. Wchodzimy na mojego dina, który tutaj sobie pojedzie, gdzie on jest. Bo nie widzę, to jest tak ciemno, tu jest. No, o. Dobra, come on, na most. Przetestujemy. Zresztą najpierw sprawdziłem, bo tu mi coś pisze o nowych poziom. O tak. Właśnie tak, nowy poziom. Zwiększymy mu życie. Myślę, że tak do 500, jak życie będę zwiększał, to jest wystarczająco mniej więcej. A przy okazji sprawdzę sobie, czego mogę się nauczyć jeszcze. Pewnie coś nowego doszło, jeszcze nie wiem co. A jestem ciekawy. Skorpiona siodło, prokopotodona, to oglądałem. O, tego chyba, nie, to też było, rampage ton. A, nawet mogę budować mosty kamienne, całkiem fajnie. Co tu jeszcze mamy z takich nowości, których nie zauważyłem? Tu mamy siodło do stegozaura, to już wiem, bo to sobie, to było dla mnie najważniejsze. Jedno z ważniejszych siodeł, które chcę mieć. Na płaszczkę, to jest płaszczka latająca czy płaszczka pływająca, cię tak zastanawiam. Naprężona pułapka narkotyczna. O, to też jest ciekawa opcja. Może już nie będę musiał z łuku strzelać. Nie wiem, jak to jeszcze się... Umieść dwa takie urządzenia niedaleko siebie, aby stworzyć toksyczną pułapkę. Wiedz jednak, że wszystkie stworzenia uśpione przez toksynę będą niemożliwe do oswojenia, jeśli zostaną sparaliżowane bezpośrednio przez pułapkę. A. No to nie, to ja tego nie potrzebuję, bo ja myślałem, że to będzie mi pomagało w... pomagało właśnie w możliwości oswajania, a niestety nie, więc nie potrzebuję tego. Tutaj widzę coraz lepsze rzeczy, jeżeli chodzi o budowę budynków. O, tu jest siodło do Diplodoka. No to jestem pod wrażeniem, bo taki Diplodok to... Mieć go w swojej zagrodzie też byłoby ciekawie. Tu jest siodło Farusa, jakiegoś tego pierwszy raz widzę. O, jakieś buty kamuflujące i ten, może sobie to zrobię. Jakaś platforma na drzewo. Po prostu nie wierzę. Jest tego trochę, co tutaj można się nauczyć i zrobić. No, całkiem fajne rzeczy.
Co to robi? Nici z organicznego polimeru powodują rozproszenie ciepła, utrzymując się schłodzonego. Kamuflaż powoduje, że pierwsze nabycie zauważone przez inne istoty maleje, zapewnia umiarkowaną obronę fizyczną, ale mniejszą niż chityna. Tak. A do tego jeszcze trzeba mieć organiczny polimer, czego nie mam i nawet nie wiem skąd to wziąć. Póki co. O, kibelek mogę sobie nawet zrobić, jak będę chciał. Katapulta, siódma nuta. No jest tego dużo. Fu. Powiem tak, ciężko będzie mi samemu to wszystko ogarniać, ale tak to bywa, jak się na wyspie jest samemu. Powolutku się robi jasno. Dobra. Miałem pobiec zobaczyć, co tam jest w tym. Spróbujemy. Idą za mną? Idą. Ojejejej. Już myślałem, że się przyblokowałem. No. Są plusy i minusy takich budowli. O, robi się dzień. Super. Trzeba przeskakiwać, dobra. To jest tak samo jak przychodzenie z wody, więc myślę, że to jest ten sam problem. Bo jak się wychodzi z wody, to tak samo się dzieje. Takie dziwne coś to powoduje, co jest tam śmieszne oczywiście, no ale no, trudno. Tak jest, więc tak musi być widocznie. A co my tam mamy? Co to za ściana? O! Coś mnie atakuje. Nawet nie zauważyłem tego na początku. Ale spoko, moi sobie z tym poradzą bez większego problemu. Po to ich mam. I tak, faktycznie, tak jak mówiłem, chatka jest. I tu jest moja druga chatka. Druga, bo ta, którą budowałem, to jest w takim razie trzecia chata, którą sobie wybudowałem. I tak przypominam sobie właśnie ten domek tutaj. O, bo tutaj moje pierwsze dilo sobie oswoiłem niedaleko właśnie, bo tu ich dużo było i tu widzę już kolejny się pałęta. Powiedzmy, że na razie nie potrzebuję do mojego stada więcej. Chociaż kto wie. Więc po prostu... A, to jest ten skubaniec z tego nie wiem, bo on kradnie rzeczy. Łapać go. Tego dinozaura nie lubię, bo to jest złodziej, jednym słowem. Zawsze do nas podchodzi i coś nam z plecaka ukradnie i ucieka z tym. Taki... A jest cholernie szybki z tego co widzicie. Moi za nim biegają i go dopaść nie mogą. Skubańca można też oswoić z tego co mi się wydaje. O, tam jest. Dobra, oni teraz będą za nim chyba gonić. No nie, już myślałem. Chodźcie tu, chodźcie. Zostawcie już tego głupka. Pterodaktyla też bym chciał oswoić. Jeszcze nie mam pojęcia jak to ogarnąć. Arka zmierza ku dołowi. Ciekawe, czy zdążę. Ona jest na środku wody, tak? Muszę chyba popatrzeć też na te dinozaury, które tutaj są w pobliżu. Jest tylko jeden taki spokojny, który można by... A, tam jest znowu jakiś mały paskuda. Są wszyscy? Gdzie maluchy? Gdzieś tam przyblokowały. Czy tak powolutku biegają? Zmęczone są chyba. Ja na takim dużym pędzę. Gdzie jest ten maluch? Tam jest. Dobra, chodźcie, chodźcie, bo trzeba tutaj jednego zjeść. A nie chce mi się z nim się bawić samemu.
I sprawa załatwiona. No, Sabrina go zabiła. A maluchy dokończyły to, co trzeba. Dobra, ja schodzę, idę tam zobaczyć, co tam jest ciekawego w środku. Mam nadzieję, że coś przydatnego. I że nie ma tu żadnej ryby, która mnie będzie chciała zjeść. Dobra, wypłyń na górę. A jednak coś mnie atakuje. Ale moje dinozaury macie mnie bronić. Okej, co tam mam? O, piec. Fajnie. Ale to tylko schemat. Schemat pieca to ja już miałem, więc nie jest mi to potrzebne, ale dobrze. Czyli tak, tutaj nie budowałem niczego. Więc można i tu chatę wybudować. To jest jedno z miejsc, które też jest ciekawe. Tutaj się zaczyna w ogóle grę, więc jest to bardzo dobrze znany dla mnie teren. Tam u góry, tam wcześniej w mojej pierwszej grze znalazłem z tego zaura, więc bardzo fajne miejsce tam też było. Tam na górze zrobić dom. Okej. A może jednak zaczniemy tutaj sobie też budować. Tam już jeden mamy wbudowany. Zbadamy tam ten teren też bardziej. Tu wybuduję sobie most. O. Dobry pomysł, nie? Jak myślicie? Chociaż pojedziemy może tamtą stroną. Pozwiedzamy sobie znowu stare tereny. Stare nowe bym powiedział. Stare, ponieważ tu rozpoczynałem grę. I jak widzieliście tamtą chatkę drugą, która tam stała. Ta słomiana taka. To była moja pierwsza chatka, czyli na początku gry pierwsze co poszedłem w tamtym kierunku właśnie. Dlaczego tak? Bo już te tereny, które tutaj są, to znam i wiedziałem, co mnie tu czeka, a wiedziałem, że będę chciał iść w tamtym kierunku, żeby sobie poszukać lepszych troszeczkę dinozaurów. Nie tylko Dodo i tych... O, co za ryba! Widzicie to? Co za rekin! No i pewnie coś jeszcze mi spowodowało wtedy, teraz już nawet nie wiem, że tam poszedłem, ale najprawdopodobniej to, bo i tak chciałem w tamtym kierunku się udać. O, jakiś kolorowy się tam pojawił. Czy to tylko tak ta grafika wyszła, że to tak wygląda, czy tam... No, nawet moją chatę stąd widać, taka dziwna. Na kształt, nie wiem, czy pamiętacie, takimi wozami jeździli ci malutcy w Gwiezdnych Wojnach. Aż się zastanawiam, co ten dinozaur tam robi i co on potrafi. Czy atakuje każdego, kto podejdzie, czy nie? Przed chwilą go jeszcze tam nie było. Dobra. Schodzimy. No i tak, sobie wybudujemy tutaj most. Chyba, że uda mi się ten rozwiesić, który mam. Bo ja tu mam to coś. Schemat sobie potem też gdzieś wrzucę do... Chociaż co można z tym zrobić? Stwórz... No nie, no dobra. Jest mi niepotrzebne, bo już mam ten schemat, więc... spróbuję... A, da się. Widzicie, da się, da się. A jak się da, to dobrze. To ja to wykorzystam. Tylko trzeba to zrobić mądrze. Mądrze, bo to trzeba troszeczkę wysoko gdzieś dać, wyżej, żeby to nad wodą było. Żeby się to nie zanurzało. Chociaż tam chyba się... Czekaj, to było... Tak. Dobra, dam go tu. Ponieważ tam w opcjach i tak mogę go poprzestawiać. Dam go tu. I
Ja chcę te opcje sobie zobaczyć. A wy za mną nie łaźcie, bo jeszcze wejdziecie na ten most, nie? Będzie problem. Stójcie w miejscu. Okej, bigger. O właśnie, otóż to. Otóż to jest na drugą stronę, ale to nie tak, co chciałem, żeby to wyglądało. No ale jest. I co? I biegnę, i biegnę, i biegnę, i trzeba i tak pod wodę się zanurzyć. Ale więc przed tym dużym rekinem, czy co tam to jest, to mnie to raczej nie ochroni. Więc spróbujemy coś jeszcze z tym zrobić. Najwyżej po prostu go rozwalimy i tyle. Bo to jest, tak jak mówiłem, taki most dla wiszących rzeczy, nie pod wodę. Gdzie jest te menu, które się powinno pojawiać? Jest. Rotate, save, reset bridge. Wybórz, podnieś. Hide posts. Major adjustment. Down, up. Jednak da się dać. Rotate, czyli to. Ja myślałem, że rotacja polega. No teraz to lekko przesadziłem. Myślałem, że tu chodzi. Ale no już mi się podoba. Ta opcja też jest fajna. W sensie takim, że jak będzie trzeba gdzieś wysoko wchodzić, to mogę sobie taki most postawić i będę mógł. No jest coraz więcej funkcji widzę, ale jeżeli chodzi, tak jak wspomniałem, o tą rotację, to mi się bardziej kojarzyło z tym, żeby ją, nie wiem, ten most obracać w jakąś stronę, a nie podnosić góra-dół. Tego już nie zauważyłem, że tam pisało góra-dół. Down. Down. Dobra, up. Smaller. Bigger. Widrych. Tak. Co by tu zrobić? Jakby to ogarnąć? Dobra, przejdę się tym mostem na górę. Się kończy tutaj. A tak się zastanawiam, gdybym dał go większego, podwyższył, to może byłoby dobre stanowisko, albo nawet bym go mógł dalej pociągnąć, tutaj poszedł aż tam. Dobre stanowisko na przykład na pterodaktyle może. Może, bo nie wiem. Trzeba kombinować, tak? Tak myślę, trzeba kombinować. Żeby przetrwać, trzeba kombinować. Im więcej wykombinujemy, tym lepiej. Dobra, zice bigger. Bigger. Gdzie teraz to sięga? Trochę kolizja tutaj nie pasuje, ale sięga dosyć daleko. Ej, może tak go zostawię tutaj, niech sobie stoi. Niczemu nie przeszkadza. Stąd będą dobre widoki. Chociaż gdybym go jeszcze powiększył troszkę. Bigger. A, już się bardziej nie da. Już się bardziej nie da. Rotate down. Już też się nie da. Up. Czyli już w zasadzie nic się nie da. Maksymalnie zwiększyłem lub zmniejszyłem to, co się można było. Mogę co najwyżej dać reset bridge. Bridge sobie zresetować. Nie, dobra, niech stoi. Niech stoi jak jest.
Chociaż może ja bym go usunął, rozwalił, po prostu wyburzył i tyle. Dobra, wyburzę go. Gdzie tu jest ten menu? O. Wyburzymy. Wyburzymy, zobaczymy. Wybuduje nowy, a co tam? Kryształy. Ciekawe, skąd kryształy można zebrać. Bo nie powiem, przydałyby się. Dobra, to tutaj na pewno jakiś most powstanie w przyszłości. Więc czas tutaj gdzieś budować sobie. Zrobimy tak. Idziemy według mapy. Aha, kompas by się przydał. Ale tak, patrząc na tą mapę, to już wiem, gdzie mniej więcej jestem. Czyli tak. Jestem mniej więcej 80, tam 77, powiedzmy, na 35, coś w ten deseń, jeżeli chodzi o długość i szerokość geograficzną. Jakiś punkcik bym chciał tu zaznaczyć na tej mapie, ale kurczę, potrzebuję chyba kompas do tego. Sprawdźmy, co do kompasu potrzebuję. A, kompas mogę wybudować już. Krzemień, metal i włókno tylko. Super. To robimy kompas, no bez tego potrzebny jest, no niestety. Czy tam stety. Sprawdźmy teraz, czy mogę sobie zapisać coś. Ham. Jak to się zapisywało? Jakieś współrzędne. Jakbym pamiętał, to byłoby dobrze. Użyj tego, aby zorientować się, w którym kierunku zmierzasz. Dobra, ja to dam sobie może pod ósemkę. Może tak się tego używa. Aha. No tak. Kompas pokazuje, co ma pokazać. Północ jest w tamtym kierunku. Gdzieś. Coś tak niedokładnie pokazuje. Dobra, tam jest północ. Okej. Ciekawe. Bo, no w sumie faktycznie tak by to mniej więcej wyglądało. Południe to jest ten zalew cały, ta woda. Okej. Niech będzie, że tak właśnie jest. I ja tylko się zastanawiam, jak ja mogę zapisać coś z tego. Bo chciałbym zapisać punkt w kalendarzu w tym miejscu jakoś. Czy to się da? Czy potrzebuję łóżko może, czy coś? A zerknę sobie jeszcze raz, co ja tu mogę w ogóle budować. Ciekawe. Dobra, nieważne. Idziemy na górę. Kompas chowamy. I budujemy tutaj kolejny dom. Aha, a koledzy, chodźcie, chodźcie, chodźcie.
tu sobie postawię nie drewnianą, a kamienną chatę być może. Tak będzie prościej. Czy prościej? Nie tyle prościej, co chcę sobie zrobić ładną kamienną chatę, już taką w miarę normalną. Zastanawiam się tylko, co tutaj spotkam. Nie podoba mi się ta pszczoła. Czy co to jest? No. I o to mi chodziło. O kurczę. Ich tu jest więcej. I coś mnie otruło. Co to znaczy, że mnie otruło? Właśnie tego się obawiałem. Ja pamiętałem, że tu jakieś insekty mogą być. A to niedobrze, bo insekty są wkurzające. Ale okej. Jak są insekty, może coś nowego się da zbierać. Czyli, nie wiem, jakieś tam te polimery, czy coś tam się gdzieś znajdzie. Co by tu zwiększyć? A może prędkość? To się tak niewiele zwiększa z tego, co widzę. Bo życia ma dosyć sporo, znaczy sporo. Podejrzewam, że inne dinozaury mają więcej. Bo nie spotkałem jeszcze innych. Zobaczymy. Tu zdecydowanie zdrowie. Okej, a jak tu o was, koledzy? Ktoś, coś, jakiś poziomek? A, jest, ktoś tu ma. Dilobilo, proszę. Ty masz kolejny poziom. Dobra, to ci zabiorę, bo ci niepotrzebne jakieś śmierdzące jedzenie, a mi się przyda. Jeszcze nie ma 500, więc proszę. I kolejni też mają kolejne poziomy. Tu już jest 500, więc spoko. Zwiększymy może... Może prędkość czy obrażenia? A zwiększymy obrażenia. A pozabieram mu to, bo niepotrzebne. A ja potem nie będę musiał szukać. Kolejny. Dilowka. To też ci zabiorę. Trochę jedzenia tam ma, więc zostawimy. Skórę zabieram. To niech będzie. Aha, nie przypuł. Tak, więcej życia. Pomarańcz. Teraz twoje podwyższenie zdrowia. I zepsute mięcho też zabieramy. Ktoś tam jeszcze widzę. Aha, to nie pomarańcz dostał wcześniej. Co jest? Ostroząb. Nie ostroząb, pomarańcz mnie interesuje. Coś mi się tutaj... O tak. Nie, czemu ostroząb cały czas mi się... Kogoś mi tu brakuje. Raz, dwa, trzy... A nie, są wszyscy. Już się przestraszyłem, że gdzieś kogoś zgubiłem. Okej. Dobra, ty sobie odejdź. Bo muszę poogarniać tutaj moich maluchów. O, jest. Super. I chitynę ma. Zabieramy chitynę. Dobra, teraz chyba już wszyscy. Chodźcie. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Bo tu by się przydało gdzieś zrobić dom.
i zagrodę. Tak myślę. Kolejne owady. Nie lubię owadów. Mówiłem już to. Tu jest sporo przestrzeni, takiej równej w miarę. Co to tam jest? Aha. Parazaury mogą być. Nie są aż tak groźne. Znaczy w ogóle nie są groźne. Ale przed czymś tam uciekają, pobiegają. Aha. Coś małego go goni. Czy to raptor, czy to może coś innego? Wygląda na raptora. Mogą tutaj dobiec. Jak widzę. Jak to jest raptor, no to kiepska sprawa. Jak jest jeden, będzie więcej. Zobaczymy, co się wydarzy. Najwyżej będę zbierał nogi za pas i szybko uciekał. He. Zobaczmy, jak tutaj ten teren wygląda. Może tu gdzieś sobie zrobię posiadłość. Tak, to raptor. Shit. Masakra. Dobrze widziałem, że to raptor. Zjadły mi go. Ach, a miałbym raptora. Co za chuligany. Będę musiał. No nie, no muszę to ogarnąć, żeby nie atakował, jak ktoś jest nieprzytomny. To jest najlepszy pomysł. Więc tak. To się nazywa behavior, tak? Jak dobrze pamiętam. Włącz atakuj tylko przytomnych. Oczywiście. I to było Dilobilo. Tylko przytomnych. Tylko przytomnych. Tylko przytomnych. Tylko przytomnych i przy okazji poziom ci damy. Przynajmniej jedno wiem. Z jednym raptorem dam sobie radę. Moi malutcy przyjaciele są w stanie sobie z nimi poradzić. Malutcy wielcy też, no bo oni też tego raptora nieco trochę pokiereszowali, jak dobrze mi się wydaje. Ale przynajmniej z drugiej strony też wiem. Dobra, chodźcie, chodźcie. Bo tak stoicie w tych skałach, że ciężko mi w ogóle. I tak, jeszcze się pewnie przyblokował. Tak jest. Jeszcze raz sprawdzimy, czy wszyscy mają. Tak. Ten nie miał, tak myślałem. Atakuj tylko przytomnych. Atakuj tylko przytomnych. I
Chyba wszyscy już mają, że mają atakować tylko przytomnych. Wszyscy są? Nie wszyscy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, dwa, cztery, sześć. Jednego brakuje. Jest, no wszyscy teraz już są. Zawsze mam problem z ich policzeniem. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Dobra, wszyscy są. Wszyscy są, chodźcie. No i znowu jakaś tutaj ważka lata. A, kolejny raptor. A mówiłem, jest jeden, jest ich więcej. Gdzie oni tam pobiegli? Tylko mi bez takich. Bo tu raptory są, ludzie. Wreszcie się ogarnijcie trochę. Ja się tak zastanawiam, czy zapolować na tego raptora. He, dobra. Nad tym się będziemy za chwileczkę zastanawiać. Ja sobie tutaj podejdę. Będziemy kończyli ten odcinek, bo już czas mija. Nawet chyba dużo, sporo przekroczyłem. O, i fomie mamy, więc tak, będziemy robili polowanie. Bez dwóch zdań. Tu gdzieś będziemy budować dom skał, czyli kamienny domek. Dobra, ja się z wami żegnam w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego. Będzie ciekawie, bo robi się coraz ciekawiej. To na razie. Cześć. I zapraszam na kolejne odcinki.